Zupełnie nowa forma na kanale, czyli ranking. Zaczynamy od 5 najseksowniejszych kobiet w Star Wars. Miejsce 5. Darth Talon. Pomimo tego, że widzimy ją tylko w komiksie, to rozpala zmysły. Ta czerwonoskóra, skąpo odziana, umięśniona Twi'lekianka wywija czerwonym mieczem świetlnym i używa ciemnej strony mocy jak rasowy Sith. Stała się bezwzględnym narzędziem do walki docenionym przez Dartha Krayta. Odpowiadała bezpośrednio przed nim. Jej skóra miała czerwony kolor i była pokryta tatuażami przyznanymi jej w uznaniu za wygrane starcia. Mówiąc krótko, była to damska wersja Dartha Maula. Cicha i zabójcza broń podległa całkowicie swojemu mistrzowi. Miejsce 5. Za pokazanie w cielesnej formie tego, jak ciemna strona może być kusząca. Miejsce 4. Guri. Mechaniczna kobieta, replikantka, opisana po raz pierwszy przez Steve'a Perego w Cieniach Imperium. Ta androidka o ciele idealnej blond piękności sprawiała, że bardzo długo zastanawialiśmy się, jak wygląda. No i dodatkowo interesujące były opisy tego, co z nią robił Scizor. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Niebezpieczna zabójczyni, która wykonuje bez zawahania każde polecenie swojego pana. Nieważne, czy chodzi o uduszenie szefa konkurencyjnej firmy, spotkanie i załatwienie spraw, których nie można powierzyć nikomu innemu, czy też towarzyszenie w kąpieli. Chyba każdy, kto w latach 90. czytał Cienie Imperium, modlił się, aby Guri pojawiła się w którymś z filmów z serii Star Wars. Miejsce 3. Ayla Secura. Druga Twi'lekianka w zestawieniu. Nie oszukujmy się, w filmie ta niebieska Jedi nie wyglądała zbyt ponętnie i nie miała zbyt wielkiej roli. To, co uczyniło ją sławną, to kadr z Zemsty Sithów, który ujawnił, że Ayla jest... dość obficie obdarzona przez naturę. Potem fakt ten wykorzystano w wielu komiksach, gdzie rysowano ją skąpo odzianą, z umięśnionym brzuchem, a nawet rysowano ją nago. Ayla Secura jest jedną z nielicznych postaci damskich, jeśli nie jedyną, która wystąpiła w komiksie z odsłoniętą piersią. Fani dodatkowo rozbudowali jej rolę w Star Wars. Liczne fanarty nie pozostawiają złudzeń, dlaczego postać ta tak się spodobała. W Aylę wcieliła się w epizodzie 2 i 3 Gwiezdnych Wojen Amy Allen, czyli pracownica Industrial Light and Magic. Miejsce 2. Padme. Druga w naszym rankingu jest Padme z niezapomnianą rolą Natalie Portman. Piękna i odważna, choć nie walczy mieczem świetlnym, lubi agresywne negocjacje. Jako druga kobieca postać pierwszoplanowa w Gwiezdnych Wojnach pokazała, że można mieć wiele strojów, a nie przez niemal cały film popylać w jednym. Nie zaprezentowała nam jednak pełni swoich wdzięków w odpowiedniku metalowego bikini, zatem tylko drugie miejsce. Suknia wieczorowa z epizodu 2 czy strój bojowy z Zemsty Sithów były bardzo piękne, choć sama postać powinna być w filmach znacząco rozwinięta. Do Padme jednak mam sentyment, zwłaszcza że wybrano do tej roli najlepszą chyba młodą aktorkę. Lepsza mogłaby być chyba tylko Scarlett Johansson. Miejsce 1. Leia. Pierwsze miejsce w rankingu nie mogło pozostawić wątpliwości. Najważniejszą kobietą w Star Wars po wsze czasy pozostaje Leia Organa, w którą niemal 40 lat temu wcieliła się Carrie Fisher. To ona rozpalała wyobraźnię wszystkich młodych fanów Star Wars, najpierw występując w sukni galowej pod koniec epizodu 4 w czasie ceremonii medalowej, a potem w Powrocie Jedi w swoim sławnym metalowym bikini. Kiedy spojrzy się po latach na tę postać i na owo metalowe bikini, to zdamy sobie sprawę, że Leia nie należała ani do najpiękniejszych, ani do najbardziej pociągających kobiet, jakie galaktyka widziała. Niemniej, pierwsze miejsce jej się należy, gdyż po pierwsze, to ona pokazała, że w Gwiezdnych Wojnach poza mieczami świetlnymi i lataniem statkami jest też miejsce na seksualność. Po drugie zaś, pierwsze miejsce właśnie z powodu tego, że rozpalała wyobraźnię fanów przez dziesięciolecia. W Star Wars jest kilka pięknych kobiet, choć w tej gwiezdnej opowieści pierwsze skrzypce niemal zawsze grają mężczyźni. Dałoby się wymienić sporo innych jeszcze kobiet, jak choćby Mirax Teryk czy Jaina Solo. Nie zapominajmy o kobietach w rolach epizodycznych, jak choćby Ola czy dwie Twi'lekianki masujące Sebulbę przed wyścigiem. Te 5 wymienionych przeze mnie to swoiste top of the top. A czy wy zgadzacie się z rankingiem? Nie zapominajcie komentować i dawać łapki w górę i subować kanał. Ja tymczasem już dziękuję i niech moc będzie z wami.